Zadanie. Podaj wzór funkcji przechodzącej przez dwa punkty. Nie wykonując wykresu funkcji, odpowiedz, czy jest to funkcja rosnąca, malejąca czy stała. Mamy tutaj dwa punkty, przez które przechodzi wykres naszej funkcji i widzimy, że pierwsza współrzędna jest x-owa, druga y-owa, podobnie w drugim punkcie. Aby wyznaczyć wzór funkcji liniowej, należy wyznaczyć współczynnik a i współczynnik b we wzorze funkcji liniowej, ale w tym celu należy wypisać dwa razy wzór funkcji liniowej i korzystając z punktu pierwszego uzupełnić pierwsze równanie. W naszym przypadku zamiast y tutaj 6, a tutaj zamiast x wstawiamy minus 3. W drugim równaniu zamiast x tutaj wstawimy minus 1, a zamiast y tutaj 3. To równanie przepiszemy, tutaj zmienimy tylko kolejność mnożenia, napiszemy minus 3a, a w drugim równaniu minus 1 przerzucimy na początek i otrzymujemy minus a. Resztę wszystko przepisaliśmy. Aby układ równań wyglądał standardowo jak w książkach, przenosimy wszystkie literki a i b na lewą stronę, a liczby na prawą. W naszym przypadku wystarczy równanie zamienić stronami, czyli to co było po lewej to jest po prawej stronie i odwrotnie. Widzisz, to jest w zasadzie to samo, tylko równania zostały zmienione stronami. Aby rozwiązać taki już prosty układ równań, można zastosować metodę przeciwnych współczynników. Czyli tutaj doprowadzić do redukcji albo literek A, albo B. Ja będę redukował literki B, ponieważ wystarczy pierwsze równanie pomnożyć przez minus 1 i tutaj już nam się zmieni znak na przeciwny i literki B za chwilę można będzie skrócić. Dobrze, mnożymy pierwsze równanie przez minus 1. Zmieni mi się znak tutaj przy trójce, przy literce B, no i oczywiście przy szóstce. Drugie równanie przepisujemy bez zmiany. Podkreślam, widzisz już tutaj literki B, redukujemy, a z literek A otrzymujemy po redukcji, po dodaniu 2A. Tutaj po odjęciu liczb minus 3. Chcemy obliczyć A, przeszkadza nam 2. Dzielimy przez 2 i otrzymujemy współczynnik kierunkowy A równa się minus 3 drugie. Czyli tak, wybieramy proste równanie i wstawiamy do tego równania zamiast literki A właśnie nasz ułamek. Czyli tak, minus przepisuję, a zamiast literki A wstawiam ten ułamek z minusem. I oczywiście plus B równa się 3. Tutaj te dwa minusy się redukują, otrzymujemy 3 drugie plus B równa się 3. B przepisujemy, trójkę przepisujemy, a widzisz tutaj minus 1,5 to jest ta liczba, która zmieniła stronę i zmieniła znak. Przenosimy na prawą stronę, to zmieniliśmy znak. Po odjęciu otrzymujemy B równa się 1, 1 druga. To jest nasz wzór funkcji, który musimy wyznaczyć. To jest cel naszego zadania i zauważ, już mamy współczynnik A obliczony tutaj, współczynnik B obliczony trochę wyżej. Zatem literkę A zastępujemy ułamkiem, literkę B również zastąpiłem liczbą 1, 1 druga. Jest to szukany wzór naszej funkcji liniowej. Jeszcze musimy odpowiedzieć, czy jest to funkcja rosnąca, malejąca czy stała. Zauważ, współczynnik kierunkowy A tutaj został obliczony na dole, jest liczbą ujemną, zatem funkcja jest malejąca.